Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Dzień dobry Państwu. A więc po kolei, bo dzisiaj spotkaliśmy się z GKS-em Katowice, który w ostatnich meczach pokazał już się z takiej dobrej strony, jeśli chodzi o organizację gry w defensywie, i my dzisiaj też przygotowywaliśmy się na taki scenariusz. Okej, nic się nie dzieje. I trzeba powiedzieć, że naprawdę dzisiaj GKS Katowice bardzo dobrze funkcjonował w obronie niskiej. Bardzo ciężko nam było konstruować ataki, a na domiar złego straciliśmy dwa razy piłkę przy budowaniu ataku i tym samym nieszczęście było gotowe. I za tą część meczu na pewno jesteśmy rozczarowani, czy po prostu niesmaczne to było dla nas, akurat taki rozwój sytuacji. Natomiast z kolei druga część wyglądała już jakby też nieco inaczej. Zmusiliśmy gdzieś przeciwnika do tego, żeby bronił głębiej. Może też tych sytuacji nie mogliśmy sobie stworzyć za wiele, natomiast przyszły nam z pomocą całe fragmenty gry. I jeżeli mówimy, że pierwsza połowa tutaj możemy być zniesmaczeni, natomiast jeśli chodzi o drugą część, to jestem akurat dumny z drużyny za ten charakter, który pokazują już od momentu, w którym tutaj z tymi chłopakami pracuję, i dzisiaj znowu potwierdzili to w tym meczu w ostatnich minutach, zdobywając bramkę wyrównującą. Jeszcze im było mało i akurat tego im tutaj gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, o kilka słów poproszę także kapitana. Witam, dzień dobry. Czy ja jako zawodnik, no spodziewaliśmy się wszyscy, że to będzie ciężkie spotkanie. Nie można patrzeć na tabelę w takim przypadku, bo to są derby, to są mecze specyficzne. Takie mecze, gdzie są ważne dla kibiców, i no wiedzieliśmy, że będzie ciężko. GKS Katowice się bardzo cofnął w mojej ocenie w tych początkowych fragmentach meczu i ciężko nam było stworzyć sytuację, a jakby na domiar tego wszystkiego naszego złego szybko straciliśmy te dwie bramki po stratach, więc tym bardziej ciężej nam było cokolwiek jakby skonstruować i stworzyć sytuację, żeby odrabiać straty. No, na szczęście mecz nie trwa tylko parę minut, 10, 15, 45, tylko 90, i jestem z tego dumny, że w takich ciężkich momentach, gdzie przegrywamy na wyjeździe 2-0, jesteśmy w stanie odrobić te straty, doprowadzić do remisu i nawet próbować wyciągnąć ten mecz, żeby go wygrać po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Wieczór Katowicki Sport. Panie trenerze, czy pan był sam zaskoczony tym, w jaki sposób wy te gole traciliście? No bo to taki kryminał mały piłkarski, żeby sami sobie w tym meczu tak naprawdę krzywdę mogliście zrobić. Mamy tego świadomość oczywiście. Było kilka cierpkich słów w związku z tym. Natomiast ja większe pretensje mimo wszystko miałbym do zawodników o to, że nie podejmowaliśmy wyzwań w tych przestrzeniach ataku zdecydowanie wyżej, i tego było mało, i rozumiem tutaj dobrą organizację gry, ale też mamy zawodników takich, którzy są w stanie wchodzić w pojedynki, do tego ich namawiamy i liczę, że po prostu dzisiaj nam taki moment się przytrafił, ale jak wspomniałem, i tutaj Łukasz o tym też mówi, że mecz nie trwa 45 minut, trwa 90. Na pewno też ciekawy materiał do analizy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Z Dziennika Zachodniego, ja właśnie ten atak chciałem zapytać, bo jakby już pierwsza akcja meczu pokazała, że słabym punktem GKS-u mi od dzisiaj Katowice jest taki chaos w polu karnym, po szybkim wbiciu, takim dynamicznym piłki. Bardzo rzadko stosowaliście te metody, a z obu takich sytuacji padły też gole potem w końcówce. Z czego to wynikało, że jakby szukaliście innych rozwiązań? Takich rozwiązań chcieliśmy też, przygotowując się do tego meczu, natomiast faktycznie ich było
zdecydowanie za mało albo w ogóle. No, nie jestem teraz w stanie jakby tego ocenić dopiero podczas analizy, ale jeżeli były, to naprawdę w niewielkiej ilości, ale tego takich zachowań też oczekiwaliśmy, po prostu ich nie było. I stąd też tych sytuacji było zdecydowanie mniej, jak na lekarstwo praktycznie. I tak niestety to było w tej pierwszej części meczu. Że no macie chyba licząc po 9 mecz bez porażki, tak 7 zwycięstw, 2 remisy, uratowaliście te serie dzisiaj. Jak ważna jest ta seria dla was? Jak bardzo ona was buduje? Na pewno każda seria będzie budowała, ale szczerze nie zastanawiamy się tutaj absolutnie nad jakąkolwiek serią. My po prostu chcemy robić swoje. Przygotowujemy się rzetelnie do następnego meczu. Teraz mamy troszkę więcej czasu na przygotowanie, więc trochę więcej czasu na regenerację też zapewne, bo ostatnio był natłok tych meczów. Natomiast przed nami Stomil Olsztyn, za chwilę siadamy do analizy i przygotowujemy się do następnego meczu. Nie zastanawiamy się nad jakimi seriami, my mamy swój plan, mamy swój cel i krok po kroku chcemy to realizować. Dobry wieczór. Dobrze by było takie spotkanie kończyć 3 punktami i zwycięstwem, bo wydaje mi się, że raczej mówimy o sprawie jasnej. Natomiast tutaj, że fajnie by było wygrywać i tak dalej, to nie ma co mówić, bo trzeba umieć nie uszczerć się błędów, które mogą doprowadzić do straty bramki. Myśmy się tego nie uszczegli. To niestety jeszcze świadczy o dojrzałości mojej drużyny, o dojrzałości grania w tej lidze, o zbieraniu doświadczenia i wiem, że z czasem takie mecze po prostu będziemy wygrywać, będziemy dokańczać i będziemy po prostu mogli cieszyć się z punktów. Natomiast kierunek jest dobry, zespół naprawdę był dzisiaj w dobrej dyspozycji. Wydaje mi się, że stworzył wiele dobrych, ciekawych sytuacji. Mogły się one zakończyć kolejnymi bramkami, no ale to już jest jakby inna para kaloszy. Szkoda tych straconych, moim zdaniem, 2 punktów. Natomiast zdaję sobie sprawę, że graliśmy z drużyną, która znowu w tej lidze jakby w drugą stronę jest bardzo dojrzała, która gra bardzo mocno na wynik, to się czuje i widzi w poczynaniach Tyszan. Dzisiaj mieliśmy ich na tak zwanym widelcu. Nie udało nam się zwyciężyć, ale mam nadzieję, że każde następne spotkanie, jeżeli będzie nam dane, to będziemy się zbliżać do tego, że i my będziemy takie mecze po prostu wygrywać, bo dzisiaj mogliśmy wygrać pewnie, ale tak jak powiedziałem, dojrzałość, to wszystko jeszcze przed nami. Dziękuję. Dzień dobry. Jak dla mnie z boiska, no to tak jak i trener powiedział, no to był mecz, który powinniśmy dowieść do końca i zdecydowanie go wygrać. Jak nie 2-0, to 2-1 przynajmniej. No tak się niestety nie dzieje. Nas to boli, bo to już jest któryś z kolei meczów, który niestety właśnie prowadzimy i nie udaje się dowieść. No, no, chociażby pierwszy mecz, pierwsza kolejka, gdzie też wygrywamy 2-0 i niestety nie udaje się tego dowieść. Aczkolwiek też przytaknę trenerowi, bo martwiłbym się, gdyby ta gra wyglądała źle. Gra, chociażby dzisiejszy mecz pokazała, że jest na uważam na dobrym poziomie, bynajmniej dla mnie z boiska tak to wyglądało. Mieliśmy przewagę nad Tyszanami i powinniśmy to dowieść, powtórzę się kolejny raz. No tak się nie dzieje. Ja mam nadzieję, że ten mecz, te doświadczenie, które zebraliśmy dzisiaj, no na pewno to zaprezentuję w kolejnym meczu. I teraz jesteśmy, wiadomo, rozgoryczeni, ale zaraz szybka analiza i będziemy musieli skupić się już na następnym meczu, więc na tym się będziemy skupiać. Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy.